Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Nasz Nowy Dom. To już kolejny odcinek. Tym razem widzowie wybrali, ale abyśmy pomogli rodzinie Nowickiej, która mieszka w złych warunkach. Może pójdźmy tam do nich, do ich domu i posłuchajmy historii, jak to się stało, że mają tak zniszczony dom. Zapraszam do oglądania. No dobrze, tutaj pan kierowca mnie podwiózł, dzięki. Dobra, wychodzę. No tutaj mała wioska taka. Kilka osób mieszka. Dobra, tutaj widzę jakiś tutaj garaż chyba. A tu jakieś folie, dobra. Okej, dobra, zapukam do nich. Czy to oni... O, chyba poczta przyszła. Tak dawno jej nie było. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan jest z poczty? Nie, proszę pani, ja nie... O, chyba poczta przyszła. No nie, proszę pani, ja właśnie nie jestem z poczty. Ja jestem z programu Nasz Nowy Dom. Akurat zajmujemy się remontowaniem domów biednych ludzi. Akurat tu widzę, że macie no... A ja? Zły tutaj dom. No, mieszkacie w złych warunkach. Tu widzę, synowie się bawią, jak zgadnę, w Pokemony. Ja? No. Tak. No, to widzę. Ulubiona zabawa. No właśnie widzę, jeszcze tu macie... Coś im zostało. No właśnie widzę, tu macie w ogóle dużo ściana tutaj, o, nawet, o, tu jakieś jakby łóżko, co to właśnie jest? No to jest takie zapasowe łóżko, bo na gości. Aha, dobra, tu widzę, aha, a tu widzę jeszcze łóżko syna. Tak, i tu drugiego jest. Dobra, tu widzę... Tak się już ledwo trzyma. Aha, tu widzę, wow! Tutaj nam tylko... fragmenty toalety zostało. Wow, po prostu ja takiej rodziny jeszcze nigdy nie widziałem. Także naprawdę... Papierki musieliśmy sprzedać. No właśnie widzę, że mało... Szkoda, no biedna, biedna historia. Smutna nawet. Tutaj piecyk macie, tak? Tak. Tak, tak. No dobrze. Ojejku, tu widzę... O, grzyb! O nie, ja mam chyba uczulenie na grzyb, także... no tutaj widzę, o, grzejniki tam dalej macie. No, ojku, muszę już podejść. Do, może zatkę nos, żeby tej, żeby, chyba jestem uczulona na grzyby. Dobra, tutaj, o. Dobrze, to może ja panu pokażę nasz garaż, tam gdzie mamy stajnię. Stajnie w garażu? O, no to już był, już widziałem jedną rodzinę ze stajnią, ale żeby w garażu, tutaj no to... właśnie posiadamy koniki, akurat to są nasze dwa ostatnie, bo w pożarze zginęły. Tak to mieliśmy takie wielkie stado. To się kłaniają, no to widzę nauczone. Tak, są no. Nauczone. No tutaj jest siano, ostatnie resztki, to jakieś poidełko, tu widzę ziemia chyba najgorszej po prostu jakości. No. No dobra, tu widzę siano, to jakby ktoś deski położył, znaczy, o, jakby ścięte drzewo. Że no, tak jakby... bo trochę tutaj musieliśmy dać. Tego, tak, myśleliśmy sprzedać wannę, bo skoro już nam pękało. Dobra, może chodźmy tutaj do głównego centrum tutaj waszego domu. No, chodźcie wszyscy. Podjąłem naprawdę trudną decyzję co do waszego domu. Że właśnie wyremontujemy wasz dom. Jojo, jest! Wreszcie! To widzę łzy szczęścia, ale co, no dobrze, tak, widzę, że się bardzo cieszycie, my zaopiekujemy się konikami, tutaj wszystko, możecie zapomnieć o starych domu, o starych tutaj warunkach, w jakich mieszkaliście, zapakujcie swoje najcenniejsze rzeczy, jakie tam chcecie wziąć ze sobą, walizki, jakieś tam drobne rzeczy. Dobrze, a ja zapraszam was do samochodu, który stoi przed domem. Wow, jaki on ładny. Dziękuję panie kierowco. I tak, tutaj sobie wsiadajcie. Wszyscy. Dobra. Usiądźcie wygodnie, zapnijcie pasy. Pan kierowca z wami pojedzie. A ja. A, właśnie. Dobrze. Także życzę wam miłej drogi. Tutaj pan kierowca zawiezie was do hotelu Fishing, który akurat sześciogwiazdkowego, najlepszej jakości. Dobrze, życzę wam powodzenia, miłej drogi, pa pa! Pa! Dziękujemy!
Dobra, ekipa budowana już tutaj jedzie swoimi samochodami, dobrze. Dzień dobry, ekipo. Dobra. Tak, dzisiaj dom, dom jest tutaj w takim stanie, jaki widzicie. Jest w okropnym stanie, ale jak to wy, już trzy odcinki daliście radę, to dacie jej czwarty. Bierzcie się za rozwalanie kompletne, totalną demolkę, to trzeba wszystko teraz rozwalić. Powodzenia. Uwaga, woda się zalała. Dzień drugi. Ekipa budowlana bardzo szybko rozwaliła stary dom. No, była jedna mała usterka, ponieważ część domu się zawaliła. Musieliśmy szybko uciekać, przyjechała pomoc, zabraliśmy wszystkie zbędne rzeczy. W niecałe 24 godziny po prostu rozwaliliśmy stary dom. Tu jeszcze na starych fundamentach starego domu robimy tutaj, malujemy tutaj, zakładamy tutaj styropian. Budujemy okna, rusztowanie tutaj jest. Budownicy zakładają ochronę tutaj na podłogę. No, widzę, ekipo, że już po nocy tutaj nie, chyba nie spaliście. Tutaj rusztowanie widać zakładacie. Tu jest, no, ładna stajnia. Powstaje. Dobra, to widzę, rusztowanie robicie. A tu będzie jakiś pokój. Tu ktoś robi schody. Tutaj też są schody. Dobra, podwójne schody. Rozumiem taki układ. Dobrze, okej, okay, dobra, ja już tutaj nie przeszkadzam. Ogółem to życzę wam miłej pracy, to przede wszystkim, także no i cześć. Dzień trzeci. Jak widać, ekipa budowlana robi tutaj już pierwsze piętro. Rusztowania są już coraz większe. Stajnia jest już prawie skończona, a pokoje synów też już prawie są zrobione. Wystarczy jeszcze tylko zrobić kuchnię, łazienkę, jakoś tam kafelki położyć, wstawić szyby, drzwi, drobne dekoracje i dom jest zrobiony. A ja myślę, że teraz będę mógł chyba zadzwonić do ojca, bo mam takie bardzo nurtujące mnie pytanie. Dobrze, to może wiemy sobie telefon mojego iPhone'a. Dobra, co to jest? Pyk, pyk, pyk. Gdzie tu pan Karol? Mam już jego numer. Dzwonimy. Halo? Halo? O, halo, pani Karolu. Dzień dobry, mam taką sprawę. Niech pan się spyta, czy synowie chcą mieć pokój razem czy oddzielnie? Chcecie mieć razem pokój? Prawda, tak! A, no to tak, oni chcą mieć razem pokój. Aha, dobrze, no to tutaj... No niestety nie mogę wam powiedzieć, jak tutaj jest budowany dom, ale myślę, że no to przecież w końcu jest niespodzianka. Będziecie mieli stajnie tutaj obok, na wasze konie. Dom jest już wielki, a ja wam życzę wesołego tutaj spędzania czasu w hotelu. Finish. Ej, a ja... Wszystko wylać. Aha, dobra, coś słyszałem, jak coś tutaj się złego... O kurde! O nie! O kurcze, coś tu się... Co narobiłeś? To niechcące było. Kurde, no. O kurde, dobra, uważajcie, bo to się rozlewa. Kurcze, no to... Chodź, idziemy. Dobra, weź może to posprzątaj tą farbę, kurczę, szybko, bo jak ona wyschnie, to masakra po prostu będzie. Dobra, ekipo, widzę, o, dobra, jest tutaj ten. Aha. Czyli tu będzie, to będzie salon taki, dobra. Jeszcze telewizora niestety nie mamy. Da, tutaj szybko. Dobra, okej, panie, dobra, tutaj, o, pan Andrzej, dobrze, robi biurko. No dobrze, łóżko jest dla chłopców. Szyby są, dobrze. Pracujcie, bo mamy jeszcze mało czasu.
Dzień trzeci powoli już minie. Ekipa tutaj budowlana akurat chyba zajmuje się zdejmowaniem z tyłu tam rusztowania. Jak widziałem, telewizor niedawno przyjechał. Myślę, że się wyrobił. Dzień czwarty akurat już zawitał. Ekipa zrobiła już praktycznie prawie wszystko. No to ma jakieś tam lekkie poprawki, na przykład jakieś dywany. Tam sprzątają trochę. Także myślałem na początku, że się nie wyrobimy, ale jednak daliśmy radę. Dobrze, dzień dobry. Panie Michale, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dobra. Tu widzę, że schody są. Tutaj łazienka jest. O, pralka w końcu przyszła, dobra. Tak, tu o, szafki. No jeszcze muszą nam przynieść, wysłać router. A, router, dobra. Tutaj widzę stolik, tak. Telewizor taki, wszystko jest identyczne, tak jak zamawiałem. Dobra, pójdźmy sobie na górę, jak to wygląda. No tutaj jeszcze gdzie jakieś tutaj kurze. O, tutaj ładnie budują. Przyszedł router. No to oni tam budują, dobrze, nie będę ich przeszkadzał. Dzień piąty, ekipa skończyła akurat jeszcze dzisiaj w nocy. Około o czwartej wszystkie te rzeczy zostały już skończone. Został nawet przetestowany tutaj, przetestowana kuchenka. Piec zostało rozpalone. Router Wi-Fi przyszedł. Akurat tam tutaj tych nasi budownicy. Naprawdę tutaj jest jedna usterka w komputerze, którą tam nasz technik Andrzej naprawia. Myślę, że uda nam się zrobić, a pewnie za jakąś pół godziny, godzinę rodzina Nowickich zobaczy swój nowy dom. A teraz zapraszam na reklamy. Uwaga widzowie, a teraz część konkursowa. Jeśli chcesz wygrać 10 tysięcy kasy na dowolne rzeczy, na remont, na mieszkanie, na spłacenie długów, na samochód lub inne rzeczy, wyślij SMS o treści 5438 o treści kasa. Kasa! Wyniki w następnym odcinku. Uwaga, dojechaliśmy na miejsce. Jej! Oto jest wasz dom. Jaki śliczny! Łap! Ej, łap! A może zaczniemy zwiedzać od dołu? Ej, dzieci, chodź. Może pójdziemy najpierw tutaj. Mamo, tu jest ciemno. Trzeba wszędzie zapalić tutaj światła. Tu jest, chodźcie może, tutaj macie łazienkę. Ładna. Tu pralka, wszystko macie zapas. Tu jest jacuzzi! Dzisiaj mam urodziny. A proszę pana, a gdzie my będziemy mieć ręce i zęby? To może chodźcie na górę. No to... Tutaj macie swoje pokoje. Tutaj są komputery. Co to jest? Tu jeden ma, tu macie takie same, to są komputery. Zabawki, tutaj łóżko piętrowe, macie razem pokój. A mamę zapraszam tutaj za mną. Mamę zapraszam do mnie. I tutaj właśnie specjalnie... O, ja cię kręcę. One śliczne. Tutaj jeszcze skrzynia, tutaj jest łóżko, tutaj jest telewizor. Balkon. Tutaj jest rynek. Piękny widok. Pokémon. Tutaj jest rynek. Dobrze, niestety mam dla was też jedną smutną wiadomość, że ja niestety muszę już odjeżdżać. Myślę, że bez mnie da się radę. Także pa, pa. Do widzenia. Ja pana Dziękujemy za oglądanie! Tak, właśnie, dziękujemy za oglądanie. Myślę, że odcinek się spodobał. Specjalnie spodobał. A jeśli się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, a my tylko prosimy, jakby tak, coś. Tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę. A jeśli prosiak się wam podoba, fajne odcinki ma, to możecie mu też dać subka i dzwoneczka. Tak.
No oczywiście, także tak prawidłnie kończymy ten odcinek. Na razie i cześć! Zabiję się.